Tuż pod powłoką codzienności kryje się zapierający dech w piersiach świat, gdzie nasze wyobrażenia o wszechświecie mijają się z prawdą. Fizyk i autor bestsellerowych książek Brian Greene zabierze Was w podróż, w której znane nam reguły przestają obowiązywać. Dlaczego zdarzenia nie dzieją się w odwrotnej kolejności? Poza kosmosem. Wieloświat. Był taki czas, kiedy słowo wszechświat oznaczało wszystko, co istnieje. Wydawało się niemożliwe, by mogło być więcej wszechświatów. Jednak gdybyśmy mogli dotrzeć poza krańce naszego Układu Słonecznego, Drogi Mlecznej, a nawet dalej niż odległe galaktyki, widoczny wszechświat, być może odkrylibyśmy, że to jeszcze nie wszystko. Nasz wszechświat nie jest samotny. Być może istnieją też inne wszechświaty, które cały czas się rodzą. Żyjemy w rozszerzającym się morzu mnożących się wszechświatów. Wieloświecie. Gdybyśmy mogli odwiedzić inne wszechświaty, być może odkrylibyśmy, że podstawowe własności natury niektórych z nich są dla nas tak obce, że nie istnieje w nich nawet materia, jaką znamy. W innych byłyby galaktyki, gwiazdy, a nawet planety, które wyglądałyby podobnie, choć istniałyby pewne zaskakujące różnice. A ponieważ w wieloświecie istnieje nieskończona liczba wszechświatów, gdzieś musi być miejsce, w którym niemal wszystko wygląda tak samo jak u nas, za wyjątkiem maleńkich szczegółów. Może tam być inny Brian Greene, który zajmuje się czymś zupełnie innym. Jeśli wieloświat jest faktycznie nieskończony, wprost trudno sobie wyobrazić, ile istnieje w nim możliwości. Istnieją inne miejsca, gdzie żyje inny Alan Guse, który wygląda, myśli i zachowuje się jak ja, a także miejsca, gdzie jest Alan Guse, który myśli nieco inaczej. Czy to jeszcze nauka, czy już metafizyka? A może filozofia? Religia? Fizycy nie zadają takich pytań. Mówią, podążajmy za logiką, a ona prowadzi nas tutaj. Choć wieloświat jest dla nas czymś zupełnie nieznanym i dziwnym, coraz więcej naukowców uważa, że ta koncepcja jest ostatnim krokiem na długiej drodze przemian, jaką przeszedł nasz obraz kosmosu. Dawno temu uważaliśmy, że Ziemia jest centrum wszechświata, a wszystko kręci się wokół nas. Potem pojawili się Galileusz i Kopernik. Pokazali nam, że to Słońce, a nie Ziemia jest w środku naszego Układu Słonecznego, a on sam znajduje się na peryferiach olbrzymiej galaktyki. Zaś nasza galaktyka jest jedną z miliardów innych tworzących wszechświat. Wszystkie te koncepcje były uznawane za oburzające, gdy je ogłaszano. Dziś nikt ich już nie kwestionuje. Podobnie może być z wieloświatem. Być może ta idea wymaga jedynie drastycznej zmiany naszej kosmicznej perspektywy. Z drugiej strony niektórzy naukowcy sądzą, że jest to tylko ślepa uliczka dla fizyków. Źle się czuję z tą koncepcją. Musi dojrzeć, żeby uznać ją za solidną naukę. Istnieje w takim samym sensie jak na przykład anioły. Gdybym miał się zakładać, myślę, że warto postawić na wieloświat. Za 100 lat ludzie być może będą przekonani o jego istnieniu. Skąd wzięła się ta teoria i jakie mamy dowody na jej słuszność?
Pewne zaskakujące odkrycia sugerują, że być może jesteśmy częścią wieloświata. Pierwsze z nich jest związane z ogólnie przyjętą teorią początków naszego wszechświata, wielkim wybuchem. Nasz wszechświat narodził się około 14 miliardów lat temu, podczas niezwykle gwałtownej eksplozji. Przez miliardy lat ochładzał się i scalał, dzięki czemu mogły powstać gwiazdy, planety i galaktyki. W wyniku tej eksplozji wszechświat wciąż się rozszerza. Jednak gdybyśmy mogli cofnąć się w historii wszechświata aż do jego początków, odkrylibyśmy, że teoria Wielkiego Wybuchu nie mówi nam nic o tym, co sprawiło, że wybuch miał miejsce. Nazywamy ją teorią Wielkiego Wybuchu, choć nie mówi nic o samym wybuchu. Co wybuchło, dlaczego, ani też co istniało wcześniej. Cóż więc spowodowało tę gwałtowną eksplozję? Jakie siły mogły ją wywołać? Próba odpowiedzi na to pytanie prowadzi naukowców do koncepcji wieloświata. Fizykiem, który nieoczekiwanie pomógł położyć podwaliny pod tę ideę, jest Alan Guss. Dziś jest profesorem na MIT. W roku 1979 Guss i jego kolega Henry Tai pracowali nad nową teorią opisującą sposób tworzenia się cząstek we wczesnym wszechświecie. Henry spytał, czy proces, o którym myślimy, wpływałby na szybkość ekspansji wszechświata. Naukowcy badali tempo ekspansji wszechświata w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu. Pytanie Taja sprawiło, że Guss zaczął ponownie rozmyślać nad ich równaniami. W swoich obliczeniach fizyk znalazł dowód na to, że w ekstremalnym środowisku, jakie istniało we wczesnym wszechświecie, grawitacja może działać w przeciwną stronę. Zamiast przyciągać rzeczy do siebie, ta grawitacja odpychałaby wszystko dookoła, powodując olbrzymią ekspansję. Byłem bardzo podekscytowany. Zapisałem obliczenia w notatniku. Na końcu umieściłem dopisek spektakularny wniosek. Wiedziałem, że to może być coś bardzo ważnego. Dzięki odkryciu odpychającej grawitacji, Alan Guss przez przypadek rzucił nieco światła na początki Wielkiego Wybuchu. Według obliczeń jego siła była tak potężna, że mogła rozszerzyć fragment przestrzeni wielkości cząsteczki do rozmiarów drogi mlecznej w ciągu miliardowej części miliardowej części miliardowej części mgnienia oka. Po tym niezwykle krótkim wybuchu przestrzeń rozszerzała się już wolniej, ulegała schłodzeniu, co pozwoliło na tworzenie gwiazd i galaktyk. Wszystko działo się zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu. Guss nazwał ten krótki moment gwałtownego rozszerzania się inflacją. Uważał, że wyjaśnia ona, co zapoczątkowało ekspansję wszechświata. Potężna, odpychająca grawitacja inflacji była wybuchem w Wielkim Wybuchu. Naukowcy stwierdzili, że dowody na słuszność tej teorii powinniśmy znaleźć na nocnym niebie. Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy wyłączyć Słońce i zabrać wszystkie gwiazdy. Gdyby nasze oczy mogły widzieć pozostałą jeszcze energię, zobaczylibyśmy wszędzie ciepłą poświatę. To morze promieniowania nazywane jest mikrofalowym promieniowaniem tła. Tworzą je resztki ciepła powstałego w trakcie Wielkiego Wybuchu. Teoria przewidywała, że gwałtowna ekspansja przestrzeni w trakcie inflacji zostawiłaby ślad na tym promieniowaniu. Te charakterystyczne odciski palców tworzyłyby szczegółową mapę temperatur z widocznymi cieplejszymi i chłodniejszymi miejscami, która wyglądałaby mniej więcej tak.
Jednak dopiero po 10 latach technologia została udoskonalona na tyle, żeby przetestować to przewidywanie. W roku 1989 NASA wystrzeliła satelitę COBE, a w roku 2001 satelitę WMAP, które miały poddać próbie teorii inflacji. Satelity mierzyły promieniowanie z olbrzymią dokładnością. Wyniki zapierały dech w piersiach. Rozkład temperatur potwierdzony w kosmosie odpowiadał niemal idealnie przewidywaniom teorii inflacji. Dopóki wnioski płynące z teorii nie zostaną udowodnione, pozostaje ona tylko równaniami na kartce papieru. WMAP potwierdziła wyniki równań. To bardzo przekonujące. Teoria inflacji została sprawdzona w praktyce i zdała egzamin z wyróżnieniem. Prace Gusa oraz innych fizyków okrzyknięte zostały kamieniem milowym na drodze do zrozumienia początków wszechświata. Niedługo później dwóch rosyjskich fizyków stwierdziło, że równania opisujące inflację zawierają szokujący sekret. Nasz wszechświat może nie być jedyny. Jednym z tych naukowców był Andrej Linde, który już wcześniej przyczynił się do rozwoju teorii inflacji. Drugim był Alex Vilenkin, który przysłuchiwał się jednemu z odczytów Alana Gusa. To był wspaniały wykład. Nigdy wcześniej nie spotkałem Gusa. To, co usłyszałem, było dość nieoczekiwane. Inflacja wyjaśniała bardzo wiele cech wielkiego wybuchu. Byłem pod wielkim wrażeniem. Do tego stopnia, że przez kilka następnych miesięcy wciąż myślał o inflacji. Zazwyczaj wpadam na najlepsze pomysły pod prysznicem. Im dłużej rozmyślał nad procesem inflacji, tym intensywniej zastanawiał się nad tym, co mogłoby ją zatrzymać. Jak jakiś obszar przestrzeni mógłby wyjść z fazy inflacji? Co stanie się w chwili jej zakończenia? Doszedłem do wniosku, że inflacja nie zatrzymuje się wszędzie jednocześnie. Vilenkin zrozumiał, że jeśli inflacja nie kończy się wszędzie jednocześnie, zawsze będą obszary przestrzeni, gdzie cały czas zachodzi. W tym kontekście wielki wybuch nie jest wyjątkowym wydarzeniem. Przed naszym musiało być wiele innych wybuchów. W przyszłości również dojdzie do niezliczonych eksplozji. Był to uderzający i zaskakująco nowy obraz kosmosu, w którym inflacja zatrzymuje się w niektórych obszarach, ale zawsze trwa w innych. Dochodzi do nowych, wielkich wybuchów. Cały czas rodzą się nowe wszechświaty, tworząc wiecznie się rozszerzający wieloświat. Linde i Vilenkin byli zwolennikami teorii, że inflacja nigdy się nie zakończy, że ten proces pączkowania będzie miał miejsce raz za razem, tworząc kolejne wszechświaty. Czy to była rewolucja w nauce, czy też dziurawa teoria? Nazwano ją wieczną inflacją. Wyobraźmy sobie, że ten kawałek sera przedstawia całą przestrzeń przed powstaniem gwiazd i galaktyk. Według teorii inflacji przestrzeń jest jednolicie wypełniona olbrzymią ilością energii. Zaś ta energia powoduje niezwykle szybką ekspansję przestrzeni. W jej trakcie w niektórych miejscach dochodzi do wyładowań energii, czegoś w stylu wyładowania elektrostatycznego. Jednak jest to prąd statyczny w kosmicznej skali. W chwili jego wyładowania cała energia jest zamieniana w materię przyjmującą formę maleńkich cząstek. Ten proces stanowi narodziny nowego wszechświata.
To, co tradycyjnie nazywaliśmy wielkim wybuchem. Wewnątrz nowych wszechświatów, będących dziurami w naszym serze, przestrzeń cały czas się rozszerza, choć już wolniej. Czasem powstają w nich galaktyki, gwiazdy i planety, jakie obserwujemy dziś we wszechświecie. Tymczasem na zewnątrz reszta przestrzeni jest wypełniona energią, która nie została wyładowana i cały czas się rozszerza z ogromną prędkością. Coraz bardziej rozszerzająca się przestrzeń oznacza coraz więcej miejsc, gdzie może dojść do wyładowania energii i utworzenia się nowych wszechświatów. To oznacza, że ten proces może trwać wiecznie. Innymi słowy, jeśli ten ser miałby przedstawiać wieczną inflację, musiałby być serem szwajcarskim. Wciąż powstają w nim nowe wszechświaty. Wieloświat jest ważną implikacją teorii wiecznej inflacji. Jednak, jak miał się wkrótce przekonać Alex Wilenkin, nie jest to koncepcja łatwa do zaakceptowania. Wydawało mi się, że odkryłem coś ważnego, co dotyczy wszechświata. Chciałem się tym podzielić z innymi fizykami. Jednym z pierwszych miał być oczywiście Alan Guth. That quantum fluctuations in the scalar field are different in different regions in space. I thought he would be excited about it. Sądziłem, że będzie podekscytowany. Jednak spotkanie nie poszło zgodnie z planem. Inflation will last longer than in others. Gdy opisywałem mu mój nowy obraz wszechświata, rozszerzanie się różnych obszarów i tak dalej, zauważyłem, że Alan się zdrzemnął. Oczywiście byłem bardzo zasmucony. Poszedłem sobie. Problem z koncepcją wieloświata polegał na tym, że wydawało się, że nie ma sposobu, żeby ją potwierdzić. Wielu ludzi uważało, że rozważania na temat rzeczy, których nie można zaobserwować, nie są nauką. Nie wracałem do tego tematu przez prawie 10 lat. Tymczasem rosyjski kolega Wilenkina, Andrzej Linde, podtrzymywał żar. Samodzielnie doszedł do podobnej koncepcji wiecznej inflacji. W przeciwieństwie do Wilenkina, nie zrażał się łatwo. Może jestem bardziej arogancki. Gdy wpadłem na pomysł wieloświata, zrozumiałem, że to może być najważniejsze odkrycie mojego życia. A jeśli ktoś nie chce o tym słuchać, to jego problem. Linde opublikował kilkanaście artykułów. Jego praca spotkała się z równie chłodnym przyjęciem. Nikt nie chciał go słuchać. Gdyby równania opisujące wieczną inflację były jedynymi wskazówkami na istnienie wieloświata, cała historia mogłaby się tu zakończyć. Jednak ta idea zyskała nieoczekiwane wsparcie ze strony dwóch innych obszarów fizyki. Jednym z nich była teoria strun, która miała wyjaśniać funkcjonowanie wszechświata w najmniejszej skali. Drugim było zadziwiające odkrycie astronomów badających wszechświat w największej skali. Byłoby ono bardzo tajemnicze, gdyby istniał tylko jeden wszechświat. Jeśli jednak jesteśmy częścią wieloświata, to wszystko zmienia. To odkrycie jest związane z ekspansją wszechświata. Można je wyjaśnić za pomocą piłki bejsbolowej. Jeśli rzucę ją w górę, grawitacja sprawi, że zacznie zwalniać. Astronomowie wiedzieli, że wszechświat się rozszerza. Zakładali, że ekspansja zacznie zwalniać z powodu przyciągania grawitacyjnego gwiazd i galaktyk, podobnie jak piłka zwalnia z powodu przyciągania grawitacyjnego Ziemi.
Po dokonaniu pomiarów odkryli coś, co wstrząsnęło posadami fizyki. Okazało się, że ekspansja nie zwalnia, ale przyspiesza. To tak, jakbym rzucił tę piłkę, a ona zamiast zwalniać, leciała coraz szybciej. Gdybyśmy zobaczyli taką piłkę, uznalibyśmy, że działa na nią jakaś niewidzialna siła przeciwstawiająca się grawitacji i powodująca przyspieszanie piłki. Astronomowie doszli do podobnych wniosków odnośnie do Wszechświata. W przestrzeni musi być jakaś energia, która odpycha galaktyki od siebie i powoduje przyspieszanie ekspansji. Ponieważ jej nie widzimy, nazwali ją ciemną energią. To jedno z największych odkryć kosmologii obserwacyjnej. Zupełnie nas to zaskoczyło. Wciąż staramy się z tym pogodzić. Odkrycie, że ciemna energia odpycha wszystkie galaktyki w naszym wszechświecie od siebie z coraz większą prędkością, było już szokujące samo w sobie. Jeszcze bardziej zaskakująca była siła ciemnej energii. Przez ponad 10 lat naukowcom nie udawało się wyjaśnić, dlaczego w pustej przestrzeni istnieje tak osobliwa jej ilość. Tę zagadkę łatwiej byłoby rozwiązać, gdybyśmy byli częścią większego wieloświata. Sam pomysł, że przestrzeń zawiera jakąkolwiek energię, brzmi dziwnie. Jednak teoria mechaniki kwantowej opisująca rzeczy małe jak cząsteczki i atomy mówi, że w mikroskopijnym świecie dzieje się bardzo dużo. Ta aktywność może wytwarzać energię, olbrzymią ilość energii. Problem polega na tym, że kiedy astronomowie zmierzyli energię występującą w przestrzeni potrzebną do odpychania galaktyk od siebie w coraz szybszym tempie, jakie obserwujemy, otrzymali taką liczbę. To 122 zera po przecinku i jedynka. Niezwykle maleńka ilość, bliska zeru. Teoria nie przewidywała nic podobnego. Jest biliony bilionów bilionów razy mniejsza niż przewidywano. To kolosalna różnica. Próbowaliśmy wszystkiego, żeby wyjaśnić, dlaczego czarna energia jest tak mała. Na próżno. To było beznadziejne. Ktoś kiedyś powiedział, że to było najbardziej błędne oszacowanie w historii nauki. Czy to nam przeszkadza? Oczywiście. Odkrycie, że ilość energii w przestrzeni jest dużo mniejsza niż przewidywała nasza teoria, nie jest jedynie problemem akademickim. Dokładna siła odpychającej grawitacji ma ważne implikacje dla nas wszystkich. Gdybyśmy na przykład zwiększyli odrobinę siłę ciemnej energii, usuwając 4 czy 5 zer, nadal otrzymalibyśmy maleńką liczbę, ale wszechświat wyglądałby zupełnie inaczej. Dzieje się tak dlatego, że nieco silniejsza ciemna energia odpychałaby wszystko od siebie z taką prędkością, że gwiazdy, planety i galaktyki nigdy by nie powstały. To oznacza, że my także byśmy nie istnieli. A przecież tu jesteśmy. Dlaczego więc ilość ciemnej energii jest o wiele mniejsza niż przewiduje nasza teoria, a jednocześnie jest jej na tyle dużo, żeby umożliwić tworzenie się galaktyk, gwiazd, planet i życia? Tego nie wiemy. Różnica między obliczeniami teoretycznymi dotyczącymi ciemnej energii i obserwacjami astronomów jest jedną z największych zagadek w dzisiejszej nauce. Jeśli jednak żyjemy w wieloświecie, zagadka ciemnej energii może nie być wcale taka tajemnicza. W takim przypadku ilość ciemnej energii, jaką zmierzyliśmy, jest jak najbardziej logiczna. Hi. Rezerwacja na nazwisko Green.
Chcąc zobaczyć, jak koncepcja wieloświata rozwiązuje łamigłówkę ciemnej energii, wyobraźmy sobie, że meldujemy się w hotelu. Dostaliśmy taki oto numer pokoju. 10 milionów 1. Miłego pobytu. To dość dziwny numer pokoju. Gdybym go dostał, byłbym równie zaskoczony jak naukowcy, którzy odkryli ilość ciemnej energii w naszym wszechświecie. Jeśli jednak w tym hotelu jest olbrzymia liczba pokojów, powiedzmy miliardy miliardów, otrzymanie klucza z numerem 10 milionów 1 nie byłoby już tak zaskakujące. W tak dużym hotelu spodziewamy się znaleźć pokój z takim numerem. Podobnie jeśli jesteśmy częścią wieloświata z olbrzymią ilością wszechświatów, a w każdym z nich istnieje inna ilość ciemnej energii, możemy się spodziewać znaleźć wszechświat, w którym będzie jej dokładnie tyle, ile wyszło z pomiarów. Jeśli wyobrazimy sobie każdy z tych pokojów jako wszechświat z inną ilością ciemnej energii, większość z nich nie nadawałaby się do życia, jakie znamy. Ilość ciemnej energii nie pozwoliłaby na utworzenie galaktyk, gwiazd i planet. Wszechświaty o dużo mniejszej ilości ciemnej energii od naszego zapadłyby się. A te o dużo większej ilości ciemnej energii rozszerzałyby się tak szybko, że materia nie miałaby szans na połączenie się i przybranie formy gwiazd i planet. Oczywiście my znajdujemy się we wszechświecie, w którym ilość ciemnej energii sprzyja powstaniu życia. W przeciwnym wypadku nie rozmawialibyśmy o tym teraz. Jeśli więc jesteśmy częścią wieloświata, zagadka ciemnej energii nie jest aż tak tajemnicza. Wciąż jednak brakuje nam jednego kawałka układanki. Skąd wiemy, że w wieloświecie występuje dostatecznie duża różnorodność, by każda ilość ciemnej energii, w tym dziwna wartość obserwowana w naszym wszechświecie, gdzieś występowała? Odpowiedź na to pytanie przyniosła zupełnie inna dziedzina fizyki. W wyniku badania wszechświata w najmniejszej skali stworzyła ona przełomową teorię. Wiemy, że wewnątrz atomów znajdują się jeszcze mniejsze kawałki materii, protony i neutrony, które są zbudowane z jeszcze mniejszych cząstek zwanych kwarkami. Fizycy zrozumieli, że to może nie być jeszcze koniec. Te subatomowe kawałki mogą składać się z czegoś jeszcze mniejszego, maleńkich, wibrujących pasm i pętli zwanych strunami. Teoria strun twierdzi, że wszystko, co istnieje, zbudowane jest z tego jednego składnika. Podobnie jak jedna struna wiolonczeli może wydawać wiele różnych dźwięków, struny mogą mieć różne właściwości w zależności od tego, jak wibrują. Tworzą wówczas wiele różnych cząstek. Ta teoria obiecywała elegancką prostotę. Jedno wspaniałe równanie, które opisywałoby wszystko, co widzimy wokół nas. Teoria strun byłaby piękna, elegancka, a obliczenia z niej wynikające opisywałyby cały świat, jaki znamy. Był jednak pewien haczyk. Równania teorii strun wymagałyby czegoś, co wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Cechy otwierającej drzwi do wieloświata, dodatkowych wymiarów przestrzeni. Wszyscy znamy trzy wymiary: wysokość, szerokość i głębokość. Teoria strun twierdzi, że jest ich więcej. Obliczenia są poprawne tylko wtedy, gdy struny poruszają się i wibrują nie tylko w trzech wymiarach, jakie widzimy, lecz w, powiedzmy, jeszcze w sześciu dodatkowych. W sumie byłoby dziewięć wymiarów.
Jeśli teoria strun jest poprawna, to gdzie są te dodatkowe wymiary? Dlaczego ich nie widzimy? Wyobraźmy sobie linę, na której zawieszony jest uliczny sygnalizator. Z pewnej odległości wygląda jak linia i jest jednowymiarowa. Jednak gdybyśmy zmniejszyli się do rozmiarów mrówki, zobaczylibyśmy inny, kolisty wymiar zawinięty wokół liny. Teoria strun mówi, że gdybyśmy zmniejszyli się do rozmiarów miliardy razy mniejszych niż wielkość mrówki, zobaczylibyśmy maleńkie, dodatkowe wymiary zawinięte w przestrzeni. W każdym miejscu przestrzeni znajdują się dodatkowe jej wymiary, zwinięte w maleńkie węzły, których nie widzimy, ponieważ są zbyt małe. Kształt tych dodatkowych wymiarów determinuje podstawowe cechy wszechświata. Podobnie jak strumienie powietrza przechodzącego przez róg mają wzorce wibracji określane przez kształt instrumentu, kształt dodatkowych wymiarów determinuje sposób wibrowania tych małych strun. Te schematy wibracji odpowiadają za własności cząstek. Tak więc kształt dodatkowych wymiarów określa wszystkie podstawowe cechy naszego wszechświata. Dodatkowe wymiary przestrzeni łączą się, tworząc coś na kształt DNA wszechświata. Determinują sposób zachowania się wszechświata, podobnie jak DNA decyduje o wyglądzie zwierzęcia. Problem polegał na tym, że im dłużej teoretycy zajmujący się strunami się im przyglądali, tym więcej znajdowali sposobów na zawinięcie dodatkowych wymiarów. Obliczenia nie dawały odpowiedzi na pytanie, który kształt odpowiadał naszemu wszechświatowi. Chyba większość naukowców zgadza się, że jest ich niewyobrażalnie wiele. W publikacjach mówi się o 10 do potęgi 500, czyli 10 i 500 zer różnych możliwych kształtów. 10 do 500 różnych możliwych kształtów dodatkowych wymiarów, z których każdy wygląda na równie ważny. Wydawało się to niedorzeczne, zwłaszcza jak na teorię, która poszukiwała jednego superrównania opisującego nasz wszechświat. Niektórzy teoretycy zdali sobie sprawę z tego, że być może istnieje inny sposób spojrzenia na ten problem. Ta perspektywa tchnęła nowe życie w ideę wieloświata. 10 do 500 różnych teorii strun. To zakrawało na zupełną katastrofę. Jaki jest pożytek z teorii, która przynosi tyle rozwiązań? Nic się w niej nie znajdzie. To nieco pogorszyło humory teoretykom. Ja zareagowałem wówczas entuzjazmem. To było świetne, to było właśnie to, czego kosmolodzy szukali. Olbrzymia różnorodność możliwości. Nie należy się tym martwić, bo to oznacza, że teoria strun doskonale wpasowuje się w kosmologię z jej interesującymi koncepcjami wieloświatów. Obracając wadę w zaletę, naukowcy zajmujący się teorią strun nabrali przekonania, że liczne rozwiązania teorii strun przedstawiają prawdziwe i zupełnie różne wszechświaty. Innymi słowy, teoria strun opisuje wieloświat i to bardzo zróżnicowany. Ku zaskoczeniu wszystkich, teoria strun całkiem nieźle opisywała olbrzymią liczbę różnych rozwiązań, z których każde odpowiadało możliwemu wszechświatowi. Dostaliśmy wieloświat za darmo. Zarówno z teorii strun, jak i inflacji wynikało istnienie licznych wszechświatów. W różnych wszechświatach byłyby oczywiście różne ilości ciemnej energii. Zgodnie z obliczeniami, ilość ciemnej energii miałaby tak duży zakres wartości w różnych wszechświatach, że dziwna wartość, jaką zmierzyliśmy, musiałaby się znaleźć pośród nich. Teoria strun rozwiązała ten problem zupełnie od niechcenia. Prawie 10 lat po tym, jak Linde i Wilenkin wpadli na swoje koncepcje wiecznej inflacji, wieloświat został wskrzeszony. Trzy różne drogi rozumowania. Wieczna inflacja,
ciemna energia i teoria strun prowadzą do tego samego wniosku. Podobnie jak trzy nogi podtrzymujące trójnóg, te trzy koncepcje razem wzięte są argumentami przemawiającymi za teorią, że żyjemy w wieloświecie. To nie oznacza jeszcze, że ta idea jest prawdziwa, ale skoro wszystkie wskazują na jedną myśl, staje się ona bardzo przekonująca. Dziś wciąż trwają ożywione dyskusje na temat wieloświata. Krytyków jest wciąż wielu, ale propagatorów tej koncepcji, jak Alex Vilenkin i Andrej Linde, przybywa. Wiatr zmienił kierunek. Te idee są już dużo szerzej akceptowane. Gene uwolnił się z butelki. Nie można go tam wsadzić z powrotem. Jak by to było, gdybyśmy mogli podróżować do innych wszechświatów? Co byśmy zobaczyli? Pewne z nich byłyby zupełnie inne od naszego. Miałyby właściwości nie przypominające niczego, co kiedykolwiek widzieliśmy. W niektórych nie byłoby nawet światła, materii, ani też niczego, co bylibyśmy w stanie rozpoznać. Mogłyby też istnieć wszechświaty o cechach zbliżonych do naszego, ale takie, w których życie przyjmuje zupełnie inne formy, być może ma dziwne sposoby komunikacji. Zgodnie z obliczeniami, gdybyśmy mogli odwiedzić wystarczająco dużo wszechświatów, moglibyśmy w końcu znaleźć taki, który byłby podobny do naszego, z odpowiednikiem Drogi Mlecznej i Ziemi, ale z niewielkimi różnicami. W jednym z nich asteroida, która u nas zabiła dinozaury 65 milionów lat temu, chybiła i ewolucja potoczyła się inaczej. W innym mogłaby istnieć Ziemia z ludźmi podobnymi do nas, którzy jednak lepiej radzą sobie z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie. Co jeszcze dziwniejsze, gdzieś tam moglibyśmy znaleźć idealne kopie wszystkiego i wszystkich. Jak to możliwe, by w wieloświecie istniały dokładne kopie nas samych? Weźmy tę talię kart. Składa się z 52 różnych kart. Jeśli je rozdam, każdy będzie miał inny zestaw. Jednak po wielu rozdaniach w końcu niektóre kombinacje zaczną się powtarzać. Dzieje się tak dlatego, że istnieje skończona liczba różnych możliwych rozdań. Jeśli więc rozdajemy karty nieskończoną liczbę razy, powtórki są nieuniknione. W wieloświecie obowiązuje podobna zasada. Podstawowe składniki materii, czyli cząstki, przypominają bowiem talię kart. W każdym obszarze przestrzeni mogą być ułożone na skończoną ilość sposobów. Jeśli przestrzeń jest nieskończona, istnieje nieskończona liczba wszechświatów. Te układy muszą się powtarzać. A ponieważ każdy z nas jest szczególnie ułożonym zbiorem cząstek, gdzieś tam istnieje identyczna kopia mnie, ciebie i wszystkich ludzi. To może być szokujące. Być może w innym wszechświecie jestem gwiazdą rocka i żyje mi się dużo lepiej albo gorzej. Wszystkie te rzeczy, na które nie mam czasu, może gdzieś robić moja kopia. Byłem załamany. Ta koncepcja odziera nas z wyjątkowości. To konsekwencja idei, które zdają się być dobrze umotywowane.
Krytycy twierdzą, że wieloświat jest zbyt wygodnym wytłumaczeniem rzeczy, których nie rozumiemy. Jak maleńka wartość ciemnej energii w naszym wszechświecie i olbrzymia liczba możliwych kształtów dodatkowych wymiarów w teorii strun. Ten sposób myślenia nie wyjaśnia, dlaczego ciemna energia jest taka, jaka jest. Twierdzi, że to wynik przypadku. Dla mnie nie jest to satysfakcjonujące. Można zastosować to myślenie, gdy nie ma się lepszego wyjaśnienia. Z drugiej strony, propagatorzy wieloświata wskazują, że czasem po prostu nie ma lepszego czy głębszego wyjaśnienia. Weźmy na przykład orbitę okołosłoneczną. Znajdujemy się w idealnej odległości od naszej gwiazdy. 149 milionów kilometrów. Gdybyśmy byli dużo bliżej, nasza planeta byłaby zbyt gorąca i życie, jakie znamy, nie mogłoby na niej istnieć. Jeśli znajdowałaby się dużo dalej od Słońca, byłaby zbyt zimna do życia. Dlaczego znajdujemy się w tym idealnym miejscu? Pod koniec XVI wieku słynny astronom Johannes Kepler zadawał sobie to samo pytanie. Przez wiele lat poszukiwał jakiegoś fizycznego powodu, prawa natury, z którego wynikałoby, że Ziemia powinna znajdować się w odległości 149 milionów kilometrów od Słońca. Nie znalazł go, ponieważ takie prawo nie istnieje. Nie ma prawa fizyki, które tego by wymagało. To po prostu jedna z wielu możliwości, jakie można spotkać we wszechświecie pełnym układów słonecznych. Można by sądzić, że to był niezwykły przypadek. To nieprawda. Po prostu istnieje bardzo wiele planet. Podobnie wielu naukowców twierdzi, że prawdziwe wytłumaczenie wielu fundamentalnych cech naszego świata będzie się nam wymykało, jeśli nie weźmiemy pod uwagę możliwości, że żyjemy w wieloświecie. Na pewno gdybyśmy mieli dobry fizyczny powód, bylibyśmy dużo szczęśliwsi. Być może będziemy musieli się z tym pogodzić. Nie ma żadnych zasad mówiących, że fizycy teoretyczni muszą być szczęśliwi. W tej chwili jest to wiodąca hipoteza, ponieważ nikt nie stworzył bardziej przekonującej. Wieloświat jest złudną perspektywą. Czy powinniśmy jej wierzyć, gdy nie mamy dowodów eksperymentalnych? Nie możemy w nic wierzyć, dopóki nie mamy obserwacji lub eksperymentów, które to potwierdzą. Jednak przez kilka ostatnich stuleci przekonaliśmy się, że matematyka umożliwia nam dostęp do natury rzeczy, których jeszcze nie udało nam się zobaczyć, zaobserwować albo z nimi eksperymentować. Przewidziała czarne dziury i pewne cząstki subatomowe na długo przed tym, zanim je zaobserwowaliśmy. Teraz sugeruje nam, że mogą istnieć inne wszechświaty. To niekoniecznie musi być prawda. Jednak matematyka często prowadzi nas do głębszego zrozumienia rzeczywistości. Jeśli stwierdzisz, że w to nie wierzysz, nic nie szkodzi. Nie mamy na razie żadnych dowodów, a w nauce cudowne jest to, że opiera się na dowodach, a nie wierze. Według niektórych naukowców być może wkrótce uda nam się te dowody zdobyć. Proponują oni, że jeśli nasz wszechświat i jakiś inny narodziły się blisko siebie, mogły się ze sobą zderzyć. Ta kolizja mogła zostawić ślady, zmarszczki w kosmicznym promieniowaniu tła, czyli cieple pozostałym po wielkim wybuchu. Myślę, że za 100 lat będziemy wiedzieli, czy ta koncepcja jest słuszna. Być może będzie to jedynie zabawny historyczny epizod. Nie wiemy tego. Jeśli jednak pracujesz tylko nad rzeczami, które są już dobrze znane, ominie cię następna wielka zabawa. Co to wszystko oznacza? Czy istnieje nieskończona liczba kopii ciebie, mnie i wszystkiego w nieskończonej liczbie wszechświatów? Czy wieloświat jest następną rewolucją kopernikańską?
Jak na razie tego nie wiemy. Jeśli jednak potwierdzi się, że żyjemy w wieloświecie, będziemy świadkami jednego z najbardziej ekscytujących i dramatycznych przewrotów w naszym zrozumieniu tkaniny kosmosu.